Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku poświęconym projektowi Kosmos. Projekt Kosmos był już omawiany przeze mnie w pierwszej części tego cyklu. Tutaj postaram się wejść trochę głębiej w ten projekt, przedstawić Tobie, jak on działa i czy tak naprawdę o to chodzi. Dodatkowo pokuszę się również o konfrontację tego projektu z protokołem Ethereum, gdyż często jest on przedstawiany właśnie jako konkurencja również dla Ethereum. Projekt Kosmos wyróżnia się tym od projektów takich jak na przykład Ethereum czy Tron, tym, że jest on tak zwanym protokołem Application Specific Blockchain. A to oznacza, że implementując tutaj własne rozwiązanie w oparciu na przykład o Cosmos SDK, zespół deweloperski musi zaimplementować całą strukturę blockchainu, łącznie z algorytmem uzyskiwania konsensusu. Oczywiście może tutaj bazować na domyślnym rozwiązaniu, czyli rozwiązaniu Tendermint, który implementuje algorytm Proof of Stake w postaci Byzantine Fault Tolerant implementacji. I tutaj taki właśnie pomysłodawca również musi zatroszczyć się o własnych walidatorów bloku oraz o wszelkie inne parametry, które tak naprawdę znane są nam spośród właśnie projektów opartych o blockchain. Także tak naprawdę mamy tutaj pełną dowolność w implementacji rozwiązania. Nie jesteśmy uzależnieni tutaj od ograniczeń protokołu, tak jak jest to na przykładzie Ethereum. Nie jesteśmy tutaj ograniczeni algorytmem uzyskiwania konsensusu, jakim w przypadku Ethereum jest proof of work. Tutaj implementujemy własny, który oczywiście powinien spełniać określone warunki narzucone przez właśnie SDK. Przede wszystkim jest to i powinien to być algorytm bazujący na proof of stake. Także tutaj cały zespół deweloperski chcący wykorzystać to ma i powinien, musi w zasadzie wykonać trochę więcej pracy niż w przypadku rozwiązań takich, jakie bazują na protokole Ethereum. Dodatkowo Cosmos opiera swoją funkcjonalność o tak zwane podejście hub and zones, czyli huby oraz strefy, gdzie strefy są to poszczególne zewnętrzne, niezależne blockchainy, które właśnie tworzone są poprzez wykorzystanie Cosmos SDK i które łączą się do jednego huba. Także tutaj zarówno możemy tworzyć taki hub, czego przykładem jest Cosmos Hub, jak i również możemy tworzyć własne strefy, czyli własne blockchainy i łączyć się pomiędzy tymi właśnie blockchainami za pomocą dołączonego huba. Celem tutaj również projektu Cosmos jest umożliwienie wymiany aktywów pomiędzy poszczególnymi blockchainami. Także mamy tutaj zapewnioną integrację, zapewnioną możliwość pozwalającą nam na wymianę właśnie tokenów pomiędzy poszczególnymi blockchainami dołączonymi do danego huba. Tutaj również oczywiście pod uwagę należy brać, w jaki sposób cała struktura dba o bezpieczeństwo takiego rozwiązania. I tutaj ponownie zespół implementujący własny ZON, czyli tą własną strefę, również w dużej mierze odpowiada za bezpieczeństwo tego rozwiązania. Oczywiście jest to realizowane tak, jak to się odbywa w przypadku tworzenia standardowych aplikacji nie bazujących na blockchainie, nie będących aplikacjami zdecentralizowanymi.
Tutaj sam framework, samo Software Development Kit, czyli samo SDK, tak naprawdę daje nam możliwości techniczne, jednak tak naprawdę właściwa implementacja już zależy od zespołu deweloperskiego. Oczywiście daje to w dużej mierze dowolność, daje to w dużej mierze niezależność takiego rozwiązania, czego przykładem jest chociażby implementacja rozwiązania Binance DEX, które bazuje właśnie na Cosmos SDK i które jest jakby niezależną strefą, czyli nie ma żadnego związku z innymi projektami bazującymi czy też opartymi o to rozwiązanie. Także tutaj oczywiście ciężko, myślę, nawet porównywać projekt Cosmos czy chociażby projekt Polkadot, a tym bardziej projekt Ethereum, gdyż są to projekty do trochę innych zastosowań według mnie, z zupełnie innym podejściem tak naprawdę do rozwiązania, do takich rozwiązań architektonicznych, do rozwiązań infrastrukturalnych. Myślę, że to jest dobre, ponieważ każdy projekt, każdy zespół tutaj decydujący się na wybranie konkretnej technologii, znając plusy i minusy poszczególnych rozwiązań, czyli znając plusy i minusy rozwiązań typu Application Specific Blockchain, takim jakim właśnie jest Cosmos czy Polkadot, może zdecydować, czy oprzeć właśnie na tych bibliotekach swoje rozwiązanie, czy zdecydować się na trochę prostszy model, ale jednocześnie bardziej zależny od całego protokołu, jakim na przykład jest Ethereum. I tak każda tutaj strefa oczywiście posiada własną implementację governance, czyli zarządzania. Posiada również algorytm uzyskiwania konsensusu bazujący na proof of stake, zgodny właśnie oczywiście z Tendermint, Byzantine Fault Tolerant. Dodatkowo każdy taki łańcuch, nazwijmy to, implementuje również własny mechanizm, własny algorytm slashingu, który służy tak naprawdę do wykrywania niepożądanych działań walidatorów na poszczególnych strefach i tego typu rzeczy. Oczywiście tutaj Cosmos SDK wyróżnia się tym, że składa się z wielu modułów. Poszczególne moduły tak naprawdę zapewniają określoną funkcjonalność i możemy jako twórcy aplikacji wybierać, które moduły nam są potrzebne do realizacji konkretnego zadania, konkretnego projektu, który mamy jako zadanie zrealizować właśnie w oparciu o technologię blockchain. I takim przykładem wykorzystania i użycia właśnie Cosmos SDK jest projekt Cosmos Hub. Cosmos Hub często jest tak naprawdę utożsamiany z projektem Cosmos, a jest to jedynie, może nawet nie jedynie, ale jest to tak naprawdę pokazanie możliwości Cosmos SDK w postaci właśnie zaimplementowania tego rozwiązania jako Cosmos Hub z własnym tokenem, oczywiście z tokenem Atom, z algorytmem uzyskiwania konsensusu Proof of Stake. Także tutaj jeszcze raz podkreślę, że Cosmos Hub jest tak naprawdę implementacją, jest, można nawet powiedzieć, wydaje mi się, przykładowym przypadkiem użycia całego Cosmos SDK. Jest to w takim razie bardzo potężne narzędzie, samo Cosmos SDK, ponieważ pozwala tworzyć takie narzędzia, chociażby wspomniany wcześniej Binance DEX, czy między innymi projekt Kava. To wszystko, jeśli chodzi o projekt Cosmos. Oczywiście, jeśli jakaś kwestia tutaj nie została dokładnie wyjaśniona, to proszę o sygnał w komentarzach. Będę starał się to wszystko doprecyzować. Podkreślę jeszcze raz, że projekt Cosmos, często przedstawiany jako
właśnie konkurent dla Ethereum. Moim zdaniem celuje w trochę inny paradygmat programowania, w trochę inny paradygmat tworzenia rozwiązań opartych o blockchain. I jest to projekt do zupełnie innych zastosowań i sam osobiście nie postawiłbym tych dwóch protokołów w jednym szeregu i przedstawiał ich w jednej kategorii. Ale oczywiście to ma mniejsze znaczenie. Tak naprawdę ważne jest, aby twórcy, aby osoby tworzące właśnie projekty oparte o blockchain umiały wybrać odpowiednie narzędzie do odpowiedniego zastosowania, do odpowiedniego projektu, gdyż tak naprawdę to są jedynie narzędzia, a dopiero projekty, które powstaną dzięki nim, mogą tak naprawdę wywindować daną platformę, dany protokół na szczyt. To wszystko. Dziękuję za poświęcony czas. Zapraszam do zadawania pytań. Cześć.